W poprzednim filmie zobaczyliśmy, że podnosząc i do kolejnych dodatnich potęg całkowitych, dostajemy jedną z czterech wartości. W dodatku te cztery wartości przebiegane są w sposób cykliczny w takiej kolejności. 1 i minus 1 minus i. Jak zwiększamy wykładniki, to potem w kółko mamy znowu 1 i minus 1 minus i i tak dalej. Czyli możemy wykorzystać teraz tę własność, że i podnoszone do kolejnych potęg w taki sposób cykliczny przebiega te cztery wartości, żeby obliczyć i do dowolnie dużej potęgi. No, tak, dla zabawy. No powiedzmy, ile to jest i do potęgi setnej. Zobaczymy, że bardzo łatwo jest takie rzeczy obliczyć, korzystając właśnie z tej cykliczności tutaj. No bo 100, akurat to jest wyjątkowo łatwy wykładnik, bo 100 jest wielokrotnością czwórki, czyli mogę napisać, że to jest i do potęgi 4 razy 25. No, a z własności Potęgowania wiem, że to jest to samo co i do czwartej, a potem do 25, Bo w takiej sytuacji te wykładniki mnożymy. No a i do czwartej obliczyłem, że to jest 1, czyli to jest 1 do potęgi 25, czyli po prostu 1. No i tutaj to było łatwe, dlatego że 100 było wielokrotnością czwórki. A co by było, gdybyśmy mieli wykładnik, który nie jest wielokrotnością czwórki, na przykład, nie wiem, weźmy sobie 501 no to wtedy zrobiłbym tak. Napisałbym, że to jest 500, dodać 1. No bo 500 już jest wielokrotnością czwórki. A konkretnie to jest 4 razy 125. No i jeszcze razy i do potęgi pierwszej. Z tej jedynki się to bierze. No czyli tutaj mamy znowu i do czwartej i potem do potęgi 125. Razy i do pierwszej, czyli razy i. No i do czwartej to jest 1, do 125 to jest 1, pomnożone przez i, czyli dostajemy po prostu i. Czyli widzimy, że i do potęgi 501 to jest po prostu i. No i korzystaliśmy tutaj z takiej własności, którą teraz może napiszę, że jeżeli mamy liczbę k całkowitą, no i na razie zajmujemy się liczbami nieujemnymi, nieujemnymi wykładnikami, to i do potęgi 4 razy k... Właśnie z tej własności tutaj korzystałem za każdym razem. To jest po prostu 1. Dlatego, że można to zapisać w tej postaci, że to jest i do potęgi czwartej, a potem do potęgi katej. A jak już obliczyliśmy, i do potęgi czwartej to jest 1. Czyli to jest 1 do potęgi katej, czyli po prostu 1. Czyli jeżeli wykładnik jest wielokrotnością czwórki... To, i do takiego wykładnika daje 1. Z tej własności tutaj skorzystałem już dwa razy. Teraz napisałem ją w postaci ogólnej, żebyście sobie ją lepiej wyobrazili i zapamiętali. Żeby to przećwiczyć, to zrobimy sobie jeszcze kilka następnych przykładów. No, weźmy jakiś z pozoru trudny. Powiedzmy, ile to jest i do potęgi, no nie wiem, 700 albo 7321, powiedzmy. Taki wielki wykładnik. No, gdybym chciał mnożyć tak po kolei, raz za razem, no to bym pewnie cały tydzień mnożył, no, ale to, co nas interesuje, to tylko jaka tutaj największa liczba, która jest wielokrotnością czwórki, da się wyodrębnić. No i tą liczbą jest liczba 7320, jak łatwo sprawdzić. No 7000, tak jak każdy tysiąc, się dzieli przez 4, 300, Wielokrotność 100 też się dzieli przez 4, 20 też się dzieli przez 4, czyli 7300 plus, plus 20 na pewno się podzieli przez 4. Razy I do potęgi pierwszej, tak no bo 7321 to jest 7320 plus 1. No a to na mocy tej własności, którą już sobie wcześniej wyprowadziliśmy, jest po prostu równe 1. No bo to jest I do wykładnika, który jest wielokrotnością czwórki. Czyli to będzie po prostu I. No dobrze. Weźmy jakiś inny przykład. Powiedzmy, że chcę obliczyć, ile jest i do potęgi, no nie wiem, 99. No to jaka jest największa liczba całkowita, która z wielokrotnością czwórki i jest mniejsza niż 99? No to będzie i do potęgi 96 plus 3, no bo 96 jest wielokrotnością czwórki, 96 to jest 4 razy 24. No więc i do 96 to będzie 1 razy i do trzeciej, czyli po prostu mamy i do trzeciej. No a i do trzeciej to już obliczyliśmy, że to jest minus i. A jeżeli tego nie pamiętacie, to możecie skorzystać z tego, że to jest i kwadrat razy i, i do kwadratu to jest minus 1, to jest nasza definicja liczby i. To jest taka liczba, że podniesiona do kwadratu daje minus 1. Minus 1 razy i to będzie minus i. No, i na zakończenie, może jeszcze jeden przykład. Obliczmy sobie, ile to jest i do potęgi 38 na przykład. i do 38. No to to znowu nie jest wielokrotność czwórki, a największa liczba, która jest nie większa od niej, a jest wielokrotnością czwórki, to 36. No, jeszcze, żeby się zgadzało, muszę dodać 2. 36 plus 2 to będzie 38, czyli to mamy i do 36 razy i do kwadratu i do 36 to jest po prostu 1 razy, a i do kwadratu to jest minus 1 z definicji liczby i. Czyli dostaje minus 1, i do potęgi 38 to jest minus 1. Czyli widzimy, że rzeczywiście korzystając z tej cykliczności, że i podnoszone do kolejnych potęg to daje po kolei 1 i minus 1 lub minus i. Mogę skorzystać i obliczyć dowolnie dużą potęgę i. I to bardzo łatwo mogę to zrobić, tak jak Wam pokazałem. Wystarczy tylko wyodrębnić tę część wykładnika, która jest wielokrotnością czwórki i tylko ta reszta z dzielenia przez 4 decyduje o tym, czy to będzie 1, czy to będzie i, czy to będzie minus 1, czy to będzie minus i.